Rozdział szósty Major Magister Tadeusz Dolatek demaskuje prowodyrów fakcji inspirowanej przez ośrodki dywersji ideologicznej na terenie szkoły imienia Marii Konopnickiej. Podczas przerwy Krzyś Drąka i Zbyszek Makarewicz poszli do sanitariatu na pierwszym piętrze. Stając przy kamiennym parapecie w zadymionym pomieszczeniu Krzyś Drąka, najlepszy matematyk w naszej szkole, rozwiązał zadanie z trzema niewiadomymi. O co prosił Zbyszek Makarewicz. Następnie wpisał do brulionu Zbyszka kilka punktów pod tematem: wyższość gospodarki socjalistycznej nad kapitalistyczną na przykładzie Polski Ludowej. Niedawno Konstytucja zapowiedziała pracę klasową na najbliższej lekcji pnos. Chodzi o planowanie stary wyjaśnił Biedronka dodatkowo był to szczupły chłopak w okularach. Cmukając, zapalił fajkę. Nawijaj o planowaniu, to wystarczy. Zbyszek Makarewicz, o głowę wyższy od Krzysia, palił Marlboro. Walczą o pokój i planują, zaśmiał się, wiadomo. Nawijaj o planowaniu, powtórzył Krzyś. O pokoju będzie kiedy indziej. Wyjął z kieszeni scyzoryk. Pykając swajki zaczął wydrapywać na ścianie słowo towarzyszka. Drobne łupiny olejnej farby odskakiwały od lamperyi. Leciały na parapet. Na korytarzu odezwał się dzwonek. Palacze zaczęli opuszczać sanitariat. Wychodząc, rzucali niedopałki do muszli klozetowych. Biedronka złożył scyzoryk. Tytoń z fajki wystukał na parapet. Wyszli z Makarewiczem na korytarz. Kiedy szli w kierunku klasy, minęli grupę młodych obywateli. Wyglądali na starszych uczniów. Kilku było w dżinsach i sztruksowych kurteczkach. Niektórzy nieśli walizkowe teczki zapinane na metalowe zatrzaski. Na czele szedł starszy mężczyzna w garniturze koloru terakota. O dwa kroki przed grupą podążała woźna, Zofia Wnuk. Absolwenci przybyli odwiedzić towarzysz dyrektor, mógł pomyśleć Krzyś. Weszli z Makarewiczem do klasy. chwili, kiedy uczniowie palacze opuszczali sanitariat, w gabinecie towarzysz dyrektor dobiegała końca narada aktywu naszej partii. Przedmiotem narady była sprawa wzorowych lekcji w związku z zapowiedzianą wizytacją towarzyszy z wydziału oświaty. Inicjatywa powołania wzorowej klasy oraz przeprowadzenia wzorowych lekcji była osobistą inicjatywą towarzysz dyrektor Obecnie Halina Mizerowa zapoznała przedstawicielki aktywu, Wanda Szymanek i Jadwiga Kaganowicz, ze szczegółami technicznymi tej akcji, jak im powiedziała. Między innymi odczytała koleżankom nauczycielkom listę uczniów, których wytypowała do wzorowej klasy. Byli to najlepsi uczniowie z wszystkich trzecich i czwartych klas. Przy każdym z wymienionych dopisywała fikcyjne nazwisko. W ten sposób powstał fikcyjny dziennik nieistniejącej klasy trzeciej lub czwartej D. Lipka Tadeusz, wiecie, ten historyk. Niech będzie Lipowicz. Adamek Magda, Adamska, Kostecki Zbigniew, Kwiatek Leżek. Biedronka. Biedronka, towarzysz, dyrektor, to całkiem nieodpowiedzialny uczeń, zaprotestowała Jadwiga Kaganowicz. Tak, ale najlepszy matematyk. Matematyka go nie usprawiedliwia, towarzysz dyrektor. Nie mogę skreślić, oświadczyła po namyśle Halina Mizerowa. Miłanowicz twierdzi, że ten uczeń mógłby wykładać na uniwersytecie. Miłanowicz, żachnęła się towarzyszka Kaganowicz. Jaki on ma wpływ na naszą młodzież? Towarzysz dyrektor. Zgodnie z planem uczniowie wzorowej klasy mieli wystąpić w cyklu wzorowych lekcji przed grupą towarzyszy wizytatorów, stosownie do okoliczności raz jako uczniowie klasy trzeciej, raz jako czwartej. Trzeba wszystko pozapinać na ostatni guzik, mówiła zaferowana Halina Mizerowa. Koleżanko Wando, wasz przedmiot będziemy wykładać wspólnie. Towarzyszka Jadwiga w ramach lekcji rosyjskiego. Na przykład weźmie temat przyjaźni narodów Polski i ZSRR. Jak to będzie po rosyjsku? Drużba Narodów polszej i SSSR, towarzysz dyrektor, wyjaśniła Jadwiga Kaganowicz. Ja mogę wziąć zasady socjalistycznego współżycia, a koleżanka Wanda wyższość gospodarki socjalistycznej nad kapitalistyczną na przykładzie PRL. Macie pytania? Kto będzie stał na czele grupy wizytującej? spytała Wanda Szymanek. Gala albo Zapadka, jak zawsze. Osobiście wolę gale, to odpowiedzialny towarzysz. Towarzysz, dyrektor ma rację, oświadczyła Jadwiga Kaganowicz. Ten Zapadka nigdy nie wie, czego chce, dodała Halina Mizerowa. W tym momencie trzy towarzyszki z aktywu naszej partii zamilkły i upiły połyku kawy. Szklanki przyniesione przez sekretarkę Lusię stały na tacy w kwiatki. Na korytarzu odezwał się dzwonek. Drzwi obite dermą uchyliły się. Zajrzała sekretarka Lusia. Za nią stała woźna Zofia Wnuk. Towarzysz dyrektor, powiedziała woźna wyglądając za Lusi, Przyjechały jakieś taksówkami i chcą rozmawiać z towarzysz dyrektor. Może inspekcja bez zapowiedzenia przestraszyła się Halina Mizerowa. Tymczasem grupa absolwentów czekała na opustoszałym korytarzu pod drzwiami sekretariatu. Mężczyzna w garniturze koloru terakota czytał rozpięte na czerwonym płótnie hasło cytat. Wisiało na ścianie między paprotkami w doniczkach. Od członków partii należy wymagać zgodności czynów ze słowami, wysokiego poczucia odpowiedzialności za realizację powierzonych im zadań, wrażliwości na problemy ludzi pracy i aktywnego udziału w ich rozwiązywaniu, odwagi w walce ze wszystkimi przejawami zła i nieprawości. Niżej był podpis. Punkt 133 założeń programowych 7 zjazdu naszej partii. Z sekretariatu wyjrzała sekretarka Lucia. Towarzysz, dyrektor prosi. Jak się okazało, taksówkami, o których wspomniała Woźna, w rzeczywistości były to pojazdy służbowe marki Wołga i Fiat 125P. Przybyła do naszego gimnazjum grupa operacyjno-dochodzeniowa z KW oraz KMMO pod dowództwem majora służby bezpieczeństwa magistra Tadeusza Dolatka. Grupa ta przybyła w celu zdemaskowania autorów wrogich ulotek. Po wejściu do gabinetu majora magistra Tadeusz Dolatek, szczupły mężczyzna w garniturze koloru terakota, przywitał się z towarzysz dyrektor całując dłoń ozdobioną radzieckim pierścionkiem. Pocałował również w rękę dwie nauczycielki z aktywu partyjnego naszej szkoły. Następnie przedstawił grupę pracowników z Biura Ekspertyz przykawu EMO oraz oficerów Służby Bezpieczeństwa z KMMO. Przybyli w liczbie dwudziestu, rozsiedli się na krzesłach przyniesionych z sąsiednich klas przez woźną. Kwadratowe teczki położyli na kolanach. Przystąpiono do opracowania planu operacyjnego akcji. Jak opowiadali później uczniowie, wkrótce po dzwonku na trzecią lekcję do klas weszli nieznani obywatele. Wszędzie zostali wprowadzeni przez towarzysz, dyrektor lub towarzyszkę Kaganowicz. Byli to rzekomi absolwenci, w rzeczywistości młodzi oficerowie służby bezpieczeństwa. Z kwadratowych teczek wyjęli ponumerowane karty, które rozdali uczniom. W lewym rogu u góry wpisujemy imię i nazwisko, poinformowali. Następnie podyktowali tekst ułożony na podstawie rozrzuconych w szkole ulotek pod względem ideologicznym słuszny. Młodzieży Polska, nie ufaj wrogiej propagandzie, pisali uczniowie w klasie trzeciej B, w której zajęcia, zgodnie z planem, miała prowadzić Iwanda Szymanek, siedziała teraz obok funkcjonariusza w ciemnych okularach. To czerwona armia przyniosła nam wolność w roku czterdziestym piątym. Banda sprzedawczyków i zdrajców, rodem z Targowicy, została w Londynie. Młodzieży Polska, zaufaj partii. Komuniści budują Polskę demokratyczną i wolną. Niech żyje socjalizm, niech żyje przyjaźń z narodem radzieckim. Niech żyje nasza ojczyzna, Polska ludowa. Przeczytaj głośno, przepisz, daj innym do przeczytania. Amen, powiedział półgłosem Krzyś Biedronka. Młodzież w klasie trzeciej B zareagowała śmiechem. Ale funkcjonariusz SB, młody obywatel w sztruksowej kurtce i ciemnych okularach, w których odbijało się słońce, kiedy patrzył w okno, niespodziewanie wstał. Kto to powiedział? W klasie zapadło milczenie. Kto to powiedział? Powtórzył funkcjonariusz. Zastukał długopisem w kwadratową teczkę leżącą na stole. W ciszy, z pewnym wahaniem, podniósł się krzyźbie drąka. Ty? zapytał funkcjonariusz. Ja, wyjaśnił Krzyś. Zamrugał powiekami. Wobec tego napisz na końcu to, co powiedziałeś. Amen, upewnił się Krzyś. Amen, powtórzył funkcjonariusz. W tym momencie uczniowie klasy trzeciej beznowu zaczęli się śmiać. Przedstawiciel służby bezpieczeństwa ponownie zastukał długopisem o teczkę. Popatrzył na klasę przez szkła ciemnych okularów, surowo, bez uśmiechu. W takich okolicznościach Krzysztof Biedronka, jako jedyny uczeń w szkole, zakończył dyktant słowem amen, niżej złożył swój podpis. Dalsze wypadki na terenie naszego gimnazjum potoczyły się zgodnie z planem operacyjnym. 418 ponumerowanych i podpisanych kart zostało dostarczonych do gabinetu Halina Mizerowej. Pracownicy Biura Ekspertyskawu EMO niezwłocznie przystąpili do pracy. Porównywano charakter pisma na ulotkach z charakterem pisma na kartkach z dyktandem. W toku tej pracy, dzięki naukowym metodom, szybko wykryto organizatorów wrogiej akcji. Ujawniono pięciu uczniów. Tyle ulotek. Każda pisana innym charakterem poddano ekspertyzie. Między innymi w klasie trzeciej B zdemaskowano Krzysztofa Biedronkę oraz uczennicę D. Talarek. Pięciu prowoderów wywołano z lekcji i zaprowadzono do gabinetu towarzysz dyrektor. W pokoju było ciemno od papierosowego dymu, zupełnie jak w sanitariatach szkolnych podczas dużej pauzy. Zapach dymu przyćmił zapach zielonego jabłuszka. Ujawnioną piątkę ustawiono pod ścianą. Na podstawie badań grafologicznych pisma, oświadczył major magister Tadeusz Dolatek, zostaliście zdemaskowani jako autorzy ulotek o treści antypaństwowej. Fakt ten napawa nas głęboko trosko, mówił major zastępując samogłoskę samogłoską o. Głęboko trosko oraz niepokoje o przyszłość. Od was samych zależy teraz czy zejdziecie ze złej drogi? Zdemaskujecie Waszych przełożonych, jeśli działają z ukrycia. Okażecie zaufanie pracownikom Sił Bezpieczeństwa. Obecnie zostaniecie przewiezieni do siedziby naszej komendy celem złożenia wyjaśnień. Czy są pytania? Ponieważ doprowadzeni milczeli, głos zabrała towarzysz dyrektor Halina Mizerowa. Wyraziła głęboki żali i oburzenie z powodu postawy zdemaskowanej grupy, która na progu dojrzałego życia zdecydowała się wejść na drogę antysocjalistycznej działalności. Nie chcemy wstydzić się za was, mówiła Halina Mizerowa. Wymalowane usta, towarzysz, dyrektor przypominały karminowe serce. Mamy nadzieję, że teraz oczy wam się otworzą. Na zakończenie Halina Mizerowa w gorących słowach podziękowała pracownikom organów ścigania za niezwykle sprawnie przeprowadzoną akcję. Z kolei zabrał głos funkcjonariusz w ciemnych okularach, ten sam, który polecił biedronce napisać słowo Amen. Zwracając się do zgromadzonych w gabinecie, wskazał na Krzysztofa biedronkę jako na jednostkę cyniczną, która nie zawahała się zakpić w obliczu działań sił bezpieczeństwa. Zwracając się do ucznia, pracownik SB zapytał: Co teraz powiesz, biedronka? Może wymyślisz nowy żart? Ku zdumieniu obecnych Krzyś Biedronka, chłopiec wątły, jak na swój wiek, w okularach, które zdejmował, aby potrzeć szkła o ręka w swetra, zamrugał powiekami i odpowiedział trochę drżącym głosem. Niech żyje wolność. Słowa te, wypowiedziane ni w pięć ni w dziewięć, jak to skomentowała obecna w gabinecie nauczycielka rosyjskiego, Zostały wpisane przez funkcjonariusza Sił Bezpieczeństwa na kartę ucznia z tekstem dyktanda. O godzinie czternastej ekipa operacyjna opuściła teren naszego gimnazjum. W ślad za Wołgami i Fiatami jechała sprowadzona z komendy Nyska z białym napisem Milicja na drzwiach. W Nysce przewieziono na ulicę Bolesława Bieruta wrogą grupę. Rozdział 7. Starszy zmianowy ful odsłania kulise spisku. Wiadomo obecnie, że mikry 40 -latek, za którego dwóch groszy nie dasz, jak początkowo sądził towarzysz Mieczysław Seta, czyli starszy zmianowy ful, wykazał wyjątkową przenikliwość, nie bagatelizując zmiętej kartki papieru w kratkę, jaka wypadła z kieszeni kamizelki dowiezionego kwadrans po dwudziestej bogu miła kwiatka alias Las Vegas. Kartka wyleciała w czasie zmiany wierzchniego okrycia na zakładowe sorty, a następnie została odebrana dowiezionemu przy próbie zniszczenia. Jak się okazało, zawierała tekst o treści podburzającej. Ponadto, po dokładnym przeszukaniu, znaleziono listę obywateli zgłaszających obrażenia, jakoby odniesione w czasie pobytu w zakładzie żołn. Obywatele ci znani z pasożytniczego trybu życia, protestowali przeciwko rzekomym nadużyciom dokonywanym przez pracowników naszej Izby oraz domagali się zmiany personelu. Po wstępnej lekturze kartki, którą dostarczył zmianowy nic, wzorowy pielęgniarz Full odwiedził depozytora Kota i w jego obecności głośno odczytał tekst widmo obywateli nadużywających alkoholu, rozumiesz, krąży po naszym mieście. Widmo pobitych i maltretowanych. Maltretowani protestują, łączą się, rozumiesz? Ty, Janek, co to znaczy? Depozytor kot nie wykazał dostatecznej czujności. Przeciwnie, dążył do zbagatelizowania i pomniejszenia sprawy. Głupoty jakieś, oświadczył użyjąc kawałek kiełbasy zwyczajnej, jak zawsze zajęty konsumpcją. I dodał z przekonaniem. Ja posuwam. Tylko nie posuwaj, zaprotestował Edward Ful. Nie wiadomo, co z tego wyniknie. Za dużo palantów podało swoje dane. Trzeba pogadać z dowiezionym. Gienek huknął otwierając drzwi. Na korytarzu rozległ się klekot drewniaków opiekuna ponia. Doprowadzić do dowiezionego wydał polecenie wzorowy pielęgniarz. Wkrótce rozpoczęło się przesłuchanie. Przesłuchujący, wzorowy pielęgniarz Fuloras, zaglądający co pewien czas do pokoju przesłuchań, opiekun zmianowy nic Ty skąd to masz? Pytał wól, poświstując przez ubytek i podsuwając kartkę z manifestem pod nos dowiezionemu. Gadaj, no gadaj, tyś pisał. Przesłuchiwany wzruszał ramionami. Nie powiem nic. Możecie mnie zabić? Ty, Las Vegas, mówił furbijący Bogusia po twarzy zwiniętym w rulon manifestem Taki kozak z ciebie Nie powiem nic możecie mnie zabić. Wtedy zmianowy, mrugając na nicponia. Słyszysz, nic ponia słyszysz, gienił? Nic oddziaływał fizycznie bił pięściami głowa Bogusia latała na prawo i lewo nie powiem nic. Wołał przesłuchiwany. Koniec bezprawia. Koniec bicia. Wznosił wrogie hasła. Fuli nicpon śmieli się. Pod to przesłuchanie pili w kieliszkach, które depozytor wyjął z szuflady. Nalewał po pięćdziesiąt gram stołowej. Oczy nic nicponiowi poczerwieniały. Ful mówił do kota konsumującego kiełbasę zwyczajną: Same widzisz, Janek. Po dobroci nie idzie nic. I znów do nic ponia. Pod te obcasy, palanta. Około dwudziestej Las Vegas zaczął zeznawać. Okazało się, że autorem podburzającego tekstu jest znany pracownikom naszego zakładu całkiem rąbnięty gość jak niedawno wypowiedział się depozytorkot, czyli magister kamieniak, zwany również Marksem. Takie buty. Mówił stając na rozkraczonych nogach, naprzeciwko posadzonego na krzesełku dowiezionego, Edward Full. Takie buty. Trzeba było od razu gadać. A ty, dowieziony, podskakiwałeś. U nas jak ktoś podskoczy, to wiesz. Nic po ni podtykał pięść pod nos przesłuchiwanego. Pchał głowę Bogusia przyciskając do ściany. Las Vegas starał się zapewne pomniejszyć swój udział w spisku. Twierdził, że tekst manifestu oraz listę rzekomo poszkodowanych przepisał jedynie dla własnej wiadomości. Siedział pod ścianą, naprzeciw biurka depozytora kota i pluł czerwoną śliną do chusteczki. Potem prawdopodobnie zemdlał. Jak później opowiadali świadkowie, Bogusia przywlekli na łóżko po północy. Był nieprzytomny. O 7.30 rano Edward Full, kierując się dobrze pojętym obowiązkiem obywatelskim wynikającym z artykułem 256 Kodeksu Postępowania Karnego, który wzywa każdego do złożenia meldunku w razie posiadania informacji o przestępstwie, zadzwonił do naszej komendy i zawiadomił o znalezieniu materiałów obciążających niejakiego Bogumiła Kwiatka alias Las Vegas. Wkrótce pod przechowalnie zajechała stalowa Nyska w celu przewiezienia dowiezionego z ulicy Bolesława Prusa na ulicę Bolesława Bieruta. Sam Ful postanowił niezwłocznie udać się do miejsca zwanego przez mieszkańców miasta Eldorado, czyli do ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego dla pracowników aparatu oraz kadry kierowniczej administracji państwowej. W ośrodku tym, w ramach kilkudniowego urlopu wypoczynkowego, przebywał kierownik zakładu żołędrów towarzysz Mieczysław Seta. W tym celu Edward Full zadzwonił na postój i taks i na placu zwycięstwa i zamówił kurs na godzinę 9.30. Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy nad rzeką słonką, zlokalizowany na terenie rezerwatu Czarna Paproć, powstał w ciągu roku mimo znanych trudności na odcinku zaopatrzeniowo-materiałowym, braku mocy przerobowych oraz kłopotów z siłą roboczą. Dzięki konstruktywnemu podejściu kierownictwa PRB Budopol, wykorzystaniu pracy więźniów z terenowych zakładów karnych, pomocy jednostek WP i Emo. wspomniany ośrodek wybudowano na terenie nieuzbrojonym, pozbawionym drogi dojazdowej, wody, siły, linii telefonicznej i tym podobne. W krótkim czasie teren uzbrojono, doprowadzono linię 15 kV, odcinek pięciokilometrowy zbudowało wojsko. Drogę dojazdową, podciągnięto przewody telefoniczne i tak dalej. Efektem wytężonej pracy było Eldorado. Nad rzeką, z widokiem na lasy, stało kilkadziesiąt budynków, wykonanych stosownie do życzenia właścicieli przez ekipy ciesielsko-murarskie Budoporu oraz brygady składające się z więźniów. Kilka budynków znajdowało się w stanie surowym, inne podlegały wykończeniu. Wszystko w kolorach. Czerwone i szare eternity, dachówki, blachy ocynkowane i malowane. Budynki z tarasami i bez tarasów, zwierzyczkami, gankami, balkonami i podcieniami. Obok solidnych bunkrów, szarych jak płaszcze funkcjonariuszy więziennych, stały smukłe domy w stylu zakopiańskim dalej wille o szerokich oknach, pod którymi właściciele sadzili srebrzyste świerki. To kolorowe osiedle z betonu. Modrzewiowych belek i szkła przywodziło na myśl wizja wielkiego przywódcy filozofów, jego osiedli przyszłości, w których mieszkańcy zajmować się będą uprawą kwiatów, warzyw, badaniami antropologicznymi, hodowlą pszczół oraz lekturą dzieł platona. Dojeżdżając do rogatek, taksis i Sedward Fulem wjechała na odcinek drogi pozbawiony nawierzchni bitumicznej. Wóz jechał rozpryskując na boki drobny gryz i wzniecając wielką chmurę kurzu. Po przybyciu na miejsce Edward Full udał się w kierunku domu bunkra, ozdobionego mozaiką z czerwonych szkiełek nad drzwiami wejściowymi. Obok budynku, przy stercie desek oraz worków z cementem przykrytych folią, stał Fiat 125P koloru żółtek z jaj pierwszego gatunku. Mieczysław Seta w starych spodniach zawalanych cementem portlandzkim i podartej na rękawach koszuli przywitał starszego zmianowego słowami. Co tam, Edziu, patafianie. Nie dacie mi spokoju nawet tutaj? Szefie, sprawa jest poważna oświadczył wzorowy pielęgniarz. Po czym wprowadzony przez kierownika do holu wyłożonego boazerią dębową. A następnie na taras z widokiem na rzekę Słonkę, sadowiąc się na turystycznym krzesełku, rozpoczął relację o podburzającym manifestie oraz zeznaniach Bogusia Las Vegas na temat szczegółów nielegalnej akcji wymierzonej w zakład żołn. Aby nie być gołosłownym, oto odpisy dokumentów, zakończył, odpisy wykonała znajoma sekretarka. Trzymając w spracowanych rękach papiery, posapując i ścierając z czoła pot. Zasłużony działacz zapoznał się z treścią dokumentów, a następnie splunął przez murek na kwiatki w ogródku. Głupoty jakieś, Edziu. Podrzeć i wyrzucić. Wzorowy pielęgniarz zaprotestował. Chwileczkę, szefie. Wspomnianego Las Vegas przekazaliśmy organom ścigania. Ten kamieniak to niebezpieczny gość. Tu chodzi o szeroko zakrojoną akcję. Element buntuje ludzi, żąda zmiany personelu i tak dalej. Ja posuwam, oświadczył Mieczysław Seta, podobnie jak niedawno Jan Kot. Co nam mogą zrobić? W tym momencie rozmowę przerwał helikopter. Zatoczył koło nad osiedlem, zniżył się i zawisł nad placem o kilka domów na prawo. Śmigła ciężkiej maszyny o barwach ochronnych wzniecały tumany kurzu. Lotnik dawał znaki mężczyznom w szarych drelichach z literami zetka na plecach. Odbierali opuszczane na linach pakunki. Były to zapewne worki z cementem, klepka podłogowa lub glazura. Pracownicy przechowalni obserwowali akcję z podziwem. Mieczysław Seta krzyczał: Pułkownik kociołek z ochrony powietrznej kraju. Niedawno rozpoczął budowę, a tempo, rozumiesz, jak żaden. Mamule zakasował, mizerę dyrektora budopolu i doktora Lipkowskiego, choć doktorek robi, co może. Który budynek Lipkowskiego zainteresował się Edward Ful Seta machnął podartym rękawem. Na końcu. Kiedy helikopter odleciał, wrócili do przerwanej rozmowy. – Ty, który to kamieniak? – spytał Seta. – Ja go znam. Edward Full wyraził zdziwienie. Szef nie zna magisterka? Marksem go nazywają. Marks, Marks, przypomniał sobie kierownik placówki wytrzeźwień. I zaraz zaczął opowiadać, jak kamieniak Mark zakłócił przed rokiem czyn partyjny. Porządkowaliśmy skwerek przy nowotki. Nastrój wesoły, żarty, pogoda jak drut. Towarzysze w białych koszulach, marynarki pozdejmowane. Wiszą na drzewach. Mizera, mamula, stala i ja. Przerzucamy łopatami ziemię, aż furczy. A ten stanął obok i krzyczy: Biurokracja jora dziecka. Jeden spych za was wykona robotę w trzy minuty. I Marksa zaczął cytować: Czy kogoś tam biurokracja śmiertelną chorobą rewolucji. Nabuzowany świrus, ruda broda, okularki. Człowieku, mówię. Idź stąd, a on. Głową trzeba ruszać. Towarzysze? Nie łopatą. Taka była z nim rozmowa. Dopiero tamci radiowóz wezwali. Tu Mieczysław Seta uderzył się po kolanie i zaśmiał. Biurokracja jora dziecka, rozumiesz? Teraz nie będzie żartów, oświadczył Edward Full wiercąc się na turystycznym krzesełku. Słuchał nieuważnie. Zasłużony działacz po raz drugi splunął na kwiatki. Co nam mogą zrobić? Mnie, tobie, chłopako. O robotę się martwisz, edziu. W tym kraju coraz więcej wody trzeba. Jak nie będzie czym płacić, za robotę zapłacimy wodą. Rzeki, rzeki gorzały popłyną przez kraj. Wspomnisz moje słowa. Szefie, temu Marksowi Kot zabrał dwa tysiące. Może oddać? One na pewno z tego powodu zrobisz um. Edek, powiedział Seta, jaka z tobą rozmowa? W tym momencie z ogródka rozległo się wołanie: Mieciu, cement się wiąże to żona działacza, obywatel. Jadwiga Seta domagała się powrotu męża do prac rekreacyjnych. Nawoływania zagłuszył helikopter. Ponownie nadleciał. Wyjąc silnikami opadał w celu przekazania kolejnej partii materiałów deficytowych. Pracownicy przechowalni schronili się do cholu wyłożonego dębową boazerią. — To wariat, szefie! Co on w tym manifeście powypisywał? — krzyczał Ful. — Widmo maltretowanych, święta nagonka! Co to wszystko znaczy? Kierownik seta zaczął się śmiać. — Edek, Edek! Z powodu jednego palanta obleciał cię strach. Zwrócił pielęgniarzowi kopię dokumentów. Możesz to sobie na kołku powiesić. Wiesz gdzie? Mieciu. Chodźże tutaj. Mieciu huk krążącej nad osiedlem maszyny z jednostki ochrony powietrznej kraju oraz nawoływania obywatel. Jadwigi seta uniemożliwiały dalszy dialog. Przewnie nie zatrzymywał. Edward Fulu ścisnął dłoń, szarą od portlandzkiego cementu, zszedł po schodkach, wyminął żółty wóz, a następnie, potykając się, zatykając uszy i zaciskając powieki, aby w oczy nie nawiało kurzu, pobiegł w kierunku taksy. Rozdział ósmy: Towarzyszka byt wypowiada się na temat podstawowych praw dialektyki. W chwili, kiedy starszy zmianowy ful wracał z ośrodka rekreacyjnego Eldorado, w piwnicy budynku przy Armii Czerwonej 12 zebrała się grupa obywateli w celu zawiązania nielegalnego spisku. Gdyby wiedział o tym sprawozdawca wojewódzkiego organu naszej partii, w gazecie ukazałaby się zapewne informacja pod tytułem: Elementy pasożytnicze podjęły działania wymierzone w ład i porządek. Oto kilka pierwszych zdań z domniemanej notatki. Grupa notorycznych alkoholików i chuliganów zebrała się w znanej okolicznym mieszkańcom Malinie, aby uknąć spisek wymierzony w podstawy ustrojowe naszego państwa oraz dać upust nienawiści do władzy ludowej. W nielegalnym zgromadzeniu udział wzięli. Józef Kamieniak, zatrudniony poprzednio w tutejszym urzędzie miejskim, obecnie rencista, rozwodnik, notorycznie nadużywający alkoholu, Stanisław Nalewajko alias rewizjonista, inżynier elektronik bez stałego miejsca zatrudnienia, nigdzie nie meldowany, rozwodnik, alkoholik i huligan. Zenon K. alias fajerant szklaneczka, pracownik PRB Budopol, obibok bumeland, bywalec wielu zakładów gastronomicznych w naszym mieście, alkoholik, robotnik niewykwalifikowany. Jan J. Degenerat nigdzie nie zatrudniony i niemeldowany, utrzymujący się z dorywczej sprzedaży makulatury w państwowych punktach skupu surowców wtórnych. Stanisław B. Kolejarz zatrudniony na terenie tutejszej lokomotywowni przy ulicy Generał. Franciszka Jóźwiaka-Witolda, nałogowy alkoholik, ojciec trojga dzieci. Jan K. Pracownik PKP. Zatrudniony również na terenie lokomotywowni, żonaty, bezdzietny, nałogowy alkoholik. I tak dalej. Wspomnianymi w notatce pracownikami PKP byli przetokowi Stanisław Brzuska i Jan Kwiatkowski. Dodajmy, że w zebraniu mogli wziąć udział inni, nieznani bliżej obywatele. Z całą pewnością była obecna przedstawicielka żywca, zwana przez Józefa Kamieniaka towarzyszką byt. Pochrząkująca za drewnianym przepierzeniem oraz wystawiająca za desek różowy ryj. Siedząc na krzesełkach i stołkach przyniesionych z mieszkania pani Wandy, pod półkami zastawionymi od góry do dołu wyrobami PMS, zebrani przedstawiciele marginesu znajdowali się w stanie silnego wzburzenia. Ujawniono nowe fakty stosowania środków przymusu przez personel przechowalni oraz nowe wypadki kradzieży. Pogłoska o aresztowaniu Bogusia Las Vegas, przy którym znaleziono nielegalną odezwę, została potwierdzona. Na prośbę Józefa K. przewodniczącego, dowiezieni w nocy na ulicę Prusa opowiedzieli o swoich przeżyciach. Wymieniony fajerant Szklaneczka mówił Wzięli mnie spod muszelki o pierwszej, nie? Wcale nie byłem pijany. Na Prusa od razu nic pońc Ćmielewskim krzyczą. Skacz na łóżko, palancie. Nie chciałem iść, nie? Wtedy doprowadzili siłą. Jak założyli pasy, nic po nich chciał po mnie skakać. Tu fajerant szklaneczka osunął się na kolana między nielegalnie zebranych. Podskoczył demonstrując zastosowany środek przymusu. Kiedy krzyczałem, dołożyli mi po twarzy, nie? Rano stwierdziłem brak tysiąca. Z dwóch jakie posiadałem. Ten drugi i tak wzięli za pobyt. Bogusia widziałeś? spytał przewodniczący. Szklaneczka zamilkł na chwilę. Zakaszlał. Tak jest. Bogusia przywlekli po dwudziestej czwartej. Mówże, Zenek. Mów. Pracownik budopolu milczał. Pocierał przekrwione oczy. Wzdychał. Tarł nieogolony podbródek. Człowieka zatyka na wspomnienie. Wodą go polewali, jak przywlekli. Rano powieźli na komendę. Klamka zapadła, mógł powiedzieć wtedy magister kamieniak. Klamka zapadła. Jaka klamka, jaka klamka, głos rewizjonisty. Manifest przepadł, chłopaka biją. Po coś mu te papiery dawał? Czas nagli, koledzy. Oświadczył Józef Kamieniak, nie zwracając uwagi na słowa rewizjonisty. Trzeba podjąć decyzję, wóz albo przewóz. Zgromadzeni przedstawiciele marginesu ćmili sporty, pokasłując. Towarzyszka byt chrząkała za przepierzeniem. O swoich przejściach zaczął opowiadać kolejarz Brzuska. Zasadniczo byłem trzeźwy. Wzięli mnie spod domu na Juźwiaka Witolda. Jeszcze żona wołała z okna: panowie, mąż tu mieszka. Na co sodoma z gomorą. Ful pijany, nic poniepijany. Przesłuchuję Bogusia. Las skrzyczał okropnie. Dostałem sorty, kopa i na łóżko. Jakoś przespałem do rana. O dziewiątej jeszcze przebywałem na terenie zakładu. Widziałem, jak Bogusia zabierali. Pieniędzy nie posiadałem. Ostatni z poszkodowanych, dykta, zabulgotał, pokazując fioletowy obrzęk potokiem. Splunął za przepierzenie z towarzyszką byt. Józef Kamieniak wstał. Koledzy, fakty są tego rodzaju, że dłużej czekać nie można. Trzeba podjąć próbę samoobrony. Czy ktoś ma propozycję? Tylko towarzyszka byt pochrząkiwała w końcu. Jan Jagodziński sapał bezsilnie. Fajerant szklaneczka pocierał zarośnięte policzki. Co proponujesz, Józek? głos rewizjonisty. Zapewne wtedy, błyskając szkłami w drucianych oprawkach, Józef Kamieniako oświadczył krótko: Osobiście jestem za bojkotem państwowych zakładów gastronomicznych oraz sklepów monopolowych na przeciąg tygodnia. Stanisław Nalewajko z wrażenia wstał. Józek w toku dyskusji, jakby napisał dziennikarz z organu naszej partii, zaślepieni nienawiścią do wszystkiego, co ich otacza, przedstawiciele marginesu poparli ostatecznie obłąkańczy projekt Józefa K., jakkolwiek wielu protestowało, wskazując na jego utopijność, brak poparcia ze strony innych obywateli i tym podobne okoliczności. W rzeczywistości protestował jeden rewizjonista. Wyjdź na ulicę. Co drugi pijany idzie Nas dziesięciu, dwudziestu, nawet stu Powstrzyma się od spożycia, a reszta? Idź na błonia, nad rzekę, na budowy Do zajezdni, na dworce, wejdź do bram Tu nie chodzi o sklepy ani knajpy Ludzie piją wszędzie Na okrągło, dzień i noc Kto ich zmusi, aby przestali pić? Józek, Juzek. Tu inżynier na zaczął się śmiać, bijąc rękami o kolana. Ponieważ śmiał się rzadko, obecni przyglądali się z zainteresowaniem. Fajerant szklaneczka nawet zawtórował ochryple. Kamieniak czekał, kiedy skończą. Ty, Stachu, jesteś mocny w słowach. Komuchy, czerwoni i tak dalej. I co z tego? A ja ci powiem, tylko ekonomia. Jak przestaniemy pić. Przechowalnie trzeba będzie zamknąć. Spadną obroty. Wymknie się szmal. Wtedy dopiero zaczną gadać. Taka jest prawda. Milczeli. Brzuska liczył pół litrówki w rzędach. Jagodziński bulgotał. Jeden szklaneczka niespodziewanie zatarł ręce. Tak jest. Dobrze gada. Bojkot, koledzy, bojkot, agitował kamieniak. Manifest odtworzymy z pamięci. Powoła się komitet akcji bojkot. Napisze się na murach hasła, rozlepi ulotki, wezwie ludzi, aby poparli. Oto program, Stasiu, trzeba wstać z kolan. Taka jest prawda. Rewizjonista uśmiechał się kpiąco. Nadal siał defetyzm wśród obecnych. Może wspominał własne porażki? Niegdyś zatrudniony w zakładach radiowych w Dzierżoniowie, później w oddziale zakładów i w naszym mieście, następnie w punkcie usługowym naprawy sprzętu elektronicznego nr 2. Wszędzie zwalniany za przebywanie podczas pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Wtedy jeszcze próbował walczyć, obiecywał poprawę, podpisywał zobowiązania. I zawsze kończyło się źle. Po latach. Mocując przełamanego na pół sporta w brązowej cygarniczce, nie wierzył już w nic Ty, Stasiu, w nic nie wierzysz, mówił do niego Kamieniak Po co żyjesz? Z przyzwyczajenia, kpił Stanisław na lewajko Znany z wielu zakłóceń ładu w naszym mieście, ostatnio, z powodu zdrowia nie tak częstych Nieprzejednany wróg ustroju i ludowego państwa nazywał najbardziej postępową doktrynę komuszyzmem. I on, jak wiadomo, wymyślił słowa komuchy obraźliwe określenie towarzyszy działaczy. Komuszyzm, Józiu, jak faszyzm. I ty im jeszcze wierzysz? W czasie jednej z takich dyskusji mówił podobno: Józek, ten twój komuszyzm jest jak tapczan z pluskwami. Stąd ze wschodu pełznie robactwo na cały świat. Trzeba spalić tapczan. Inaczej pluskiew nie wytępisz. Czy nie mam racji? Popatrzył na słuchaczy z kubanki. Ludzie są ułomni, odpowiedział wtedy kamieniak. Idea jest niezniszczalna. Masz rację, ona zniszczy świat. Być może dlatego, niejako z przyzwyczajenia i teraz był przeciw. Dzieci nada. Śmieszny pomysł. Co proponujesz? zapytał kamieniak, patrząc na obecnych. Mamy dać się bić i okradać? Znosić to latami, aż do śmierci? Stasiu. Stanisław na lewajko zamilkł. Za jego plecami pochrząkiwała towarzyszka byt. I nagle, podobno, machnął ręką. Zasadniczo róbcie, jak chcecie. Ja z wami, to jasne. Był to zapewne moment zwrotny nielegalnego zebrania. Józef Kamieniak zapytał Kto za bojkotem? Podnieśli ręce Kto przeciw? Nikt dziękuję. i dodał cicho jakby do siebie Założyliśmy nasz komitet akcji bojkot. Czy tak było na pewno? W zeznaniach uczestników zebrania występują sprzeczności uzasadnione ogólnym wzburzeniem, atmosferą napięcia oraz stanem po nadużyciu alkoholu poprzedniego dnia. Jedno jest pewne. Nielegalny komitet powstał w piwnicy Wandy Szymanek. Zebranie trwało do 16. Siedząc na stołku, nad starą maszyną Mercedes, magister kamieniak wystukał otworzony z pamięci manifest. Widmo obywateli nadużywających alkoholu krąży po naszym mieście, pisał. Tak rozpoczyna się odezwa rozlepiona na murach tego dnia. Stanisław Nalewajko mógł być autorem agresywnej ulotki. Oto tekst, również przepisany z muru: Obywatelu nadużywający alkoholu, powstrzymaj się od spożycia. W ciągu tego dnia wywołamy absencję w przechowalni na Bolesława Prusa. Zmusimy czerwonych faszystów do zaniechania brutalnych metod. Pamiętaj, tylko powstrzymując się od spożycia osiągniemy wspólny cel. Podpisano Komitet Akcji Bojkot. Wiadomo o ułożonej liście sklepów, melin oraz zakładów gastronomicznych, przed którymi widziano później pikiety. Na ścianach wypisywano hasła olejną farbą, precz z czerwonymi faszystami. Około 15. rewizjonista zaproponował wybór przewodniczącego nielegalnej organizacji. Kandydatury nie trzeba uzasadniać. Józef Kamieniak, nasz magister. Zebrani dokonali wyboru przez aklamację. Przewodniczący podziękował. Ta akcja będzie trudna, wymagająca poświęceń. Siły, jakie sprzysięgły się przeciwko nam, są potężne. Ale każdy. Koledzy towarzysze, przynajmniej raz w życiu, stawia sobie pytanie, czy można dłużej tak żyć? Taka jest prawda. Fajerant szklaneczka zeznawał później, że w tym momencie rewizjonista zaintonował znaną skądinąd pieśń: wyklęty powstań ludu ziemi. Nie zważając na protesty obecnych, którzy przeciwni byli zakłóceniu atmosfery powagi i skupienia, śpiewał fałszująco okropnie: powstańcie! których dręczy głód. Przestań, Stasiu, daj spokój. Prosili zebrani. Jedynie towarzyszka byt pochrząkiwała wesoło. Bój to będzie ostatni, brzmiał fałszując rewizjonista, jakby odprężony, radosny. Wyraz zgorsznienia znikł z niebieskich oczu. Potrząsał pięścią nad głową. Fajerant szklaneczka zaniósł się chrapliwym śmiechem. W tym momencie do piwnicy wkroczyła Wanda Szymanek, z wiadrem zlewek ze stołówki szkolnej przeznaczonych dla towarzyszki byt. Dopiero wtedy rewizjonista przestał śpiewać. Pojawienie się właścicielki lokalu wywołało zamieszanie. Towarzyszka byt kwiczała, domagając się wlania zawartości wiadra do koryta w kącie kojca. Wszyscy mówili jednocześnie. Wanda Szymanek zawołała, przekrzykując hałas. Ludzie, czyście powariowali? Jak możecie wytrzymać w takim zaduchu? Istotnie, w piwnicy od dłuższego czasu nie było tak zwanego świeżego powietrza, na co zebrani, zajęci nielegalną działalnością, nie zwrócili uwagi. Mieszanina zapachów obornika i mazi, w jakiej brodziła za drewnianym przepierzeniem towarzyszka byt, kłęby dymu papierosowego oraz zapachy, jakie wydzielał podrzemujący i spuchnięty Jan Jagodziński, tworzyły ciężką zawiesinę, która, dla przybywającej z zewnątrz Wandy Szymanek, była szczególnie przykra. Dosyć, 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 mówiła nauczycielka mocując się z okienkiem nad stertą koksu. Wynoście mi się stąd natychmiast. Lokatorzy mnie zabiją. Józiu, pomóż otworzyć okienko. Uczestnicy spisku zaczęli wymykać się z piwnicy, podczas gdy Józef Kamieniak próbował oczyścić atmosferę przy pomocy strumienia świeżego powietrza. Chodźże na górę, mówiła za jego plecami Wanda Szymanek. Ile godzin można wytrzymać w takim zadłuchu? Zjesz coś, prześpisz się. Butelek ci twoi koledzy nie pokradli. Spojrzała zatroskana na drewniane półki. Magister kamieniak, rezygnując ostatecznie z otworzenia okienka, odpowiedział urażony: Wandziu, to nie są złodzieje. Następnie zaczął opowiadać o akcji, jaką komitet ta pogłosił. Wanda Szymanek przyjęła tę wiadomość, pukając się palcem w czoło. Starzy i głupi przepędzą was, pobiją i zamkną. Tyle z tego będzie Rybko, nie kracz, mówił Józek Kamieniak Niezdarnie zsuwając się ze sterty koksu Nie można tak dalej żyć Oni katują ludzi Wanda Szymanek śmiała się Wy, pijacy, nie będziecie pić Jak ty sobie to wyobrażasz? Dzióbku, nie kracz, powtórzył znużonym głosem rancista w końcu towarzyszka byt, głośno mlaskając, kończyła konsumowanie zlewek. Oj, Józiu, Józiu, westchnęła pani Wanda. Pozbieraj klamoty i chodź na górę. Podniosła z podłogi wiaderko. Mówiąc o klamotach, miała zapewne na myśli starą maszynę marki Mercedes, którą Józef kamieniak przyniósł rano. Pozostawiony sam sobie, nauczycielka opuściła piwnicę kołysząc pustym wiadrem. Józef Kamieniak usiadł na jednym z taboretów i zamyślił się. Sceptyczny stosunek Wanderzymanek do akcji skłonił nielegalnego działacza do niewesołych rozmyślań. Towarzyszka byt pochrząkiwała, przyglądając się ręciście z zadrewnianego kojca. Józef Kamieniak widział jej uszy i różowy ryj wystający z zadesek, małe oczka pod białymi rzęsami. Towarzysz Kobiet, odezwał się cicho. Ty przecież istniejesz obiektywnie, poza świadomością. Ty, jedna, jako obiektywna rzeczywistość, możesz odpowiedzieć, czy to potrzebne? Jakie prawa dialektyczne, jaka prawidłowość skłoniła nas do działania wbrew Tobie, wbrew faktom? Jeżeli jutro wybiją mi zęby, jeżeli nalewajce połamią żebra, a ja Jagodzińskiego zatłuką na śmierć i ja wiem o tym, to po co ten bunt? Godność, prawo, honor. Puste dźwięki. Towarzyszko byt, co one znaczą tutaj? Gdzie przyszło nam żyć? Małe oczka poruszyły się i towarzyszka byt chrząknęła. Masz rację, kontynuował przewodniczący komitetu łap. Byt kształtuje świadomość, a nie odwrotnie. I tu on miał rację. Wmówił nam: Widzisz, że to niemożliwe być człowiekiem. Bo człowiek to świadomość i tylko świadomość, która kształtuje byt A ty, towarzyszko, z różowym ryjem, skutecznie przeciwdziałasz. Chrząknięcie z zaprzepierzenia było odpowiedzią na wywód. Tak, tak, kiwał głową magister Marks, żadne prawa dialektyki nic tu nie znaczą. Zostało czekanie na gorsze, jak zauważył kiedyś Staś na Lewajko Na gorsze Na gorsze Towarzyszko Byt. I ty i ja możemy się spodziewać tylko czegoś gorszego od życia. Tylko czegoś najgorszego. Taka jest prawda. Małe oczka poruszyły się i Towarzyszka Byt ponownie cicho chrząknęła. Przewodniczący nielegalnego komitetu postawił maszynę do pisania na półce pod butelkami, w których połyskiwała zakazana obecnie wódka. Westchnął jeszcze raz i tak jak przed chwilą Wanda Szymanek. Zaczął wchodzić po schodkach na górę. Rozdział 9. Zapach władzy ludowej Grupa uczniów z gimnazjum imienia Maryi Konopnickiej, podejrzana o redagowanie i kolportowanie wrogich ulotek po przewiezieniu na komendę przy ulicy Bieruta została osadzona w areszcie tymczasowym. Cele aresztu mieszczą się w piwnicach. Są to pomieszczenia o betonowych podłogach, małe, brudne, z niewielkimi okienkami lub bez okienek. Z zewnątrz dobiega odgłos kroków funkcjonariuszy, zgrzyt otwieranych drzwi, obitych blachą, piski zawiasów i krzyki odprowadzanych lub doprowadzanych przedstawicieli świata przestępczego. W takich warunkach znaleźli się niespodziewanie uczniowie, wyrwani z klas i ławek, zajęci tak niedawno rozwiązywaniem zadań z trzema niewiadomymi. CK. Norwidem oraz problemem wyższości gospodarki socjalistycznej nad kapitalistyczną na przykładzie PRL. Rozpoczęło się śledztwo prowadzone pod nadzorem majora magistra Tadeusza Dolatka przez młodych oficerów śledczych, doprowadzani pojedynczo lub parami, w celu skonfrontowania zeznań, poddani środkom nacisku psychicznego, a w końcowej fazie również oddziaływaniu fizycznemu. Uczniowie gimnazjum imienia Marii Konopnickiej znaleźli się w świecie surowym, jak twarz pierwszego komisarza nadzwyczajnej komisji do walki z kontrrewolucją, towarzysza Feliksa Edmundowicza, którego portret wisiał w pokoju przesłuchań. Jeśli chodzi o majora Tadeusza Dolatka, był on jednostką całkowicie oddaną sprawie budownictwa socjalistycznego, które rozumiał, jako nieustanną walkę z wrogiem zewnętrznym i wewnętrznym. Nieubłaganą wojnę wrogom ludu wypowiedział major Dolatek w wieku 18 lat, kiedy to trafił do organów bezpieczeństwa, prosto z lasu, z szeregów GL. Później były twarde lata budowy podstaw ustroju, walka z reakcyjnym podziemiem, wrogiem przenikającym do szeregów naszej partii. Jednocześnie aktywna działalność w ZWM, ZMP oraz PZPR studiana a ukończone z wyróżnieniem oraz nienaganna praca w resorcie, wielokrotnie nagradzana odznaczeniami państwowymi. Niepijący, niepalący, mieszkający samotni major, żona, jak mówiono, opuściła go z drugim i nie powróciła więcej, był jednostką tak pozytywną, że stał się, podobno, niewygodny dla przełożonych z Departamentu Śledczego. Dlatego oddelegowano Tadeusza do latka do nas aby postawił na nogi służbę bezpieczeństwa na tutejszym terenie. Niektórzy towarzysze twierdzą, że majora przeniesiono z powodu złej wymowy. Ta wada miałaby uniemożliwić awans w organach centralnych. Istotnie, major magister Tadeusz Dolatek mówił czasem lubię oraz z reguły kończył samogłoską o wyrazy nam, mówił na przykład mogo, zrobię, przyjdę. Młodzi towarzysze sorganów organów naśladowali ze śmiechem sposób wysławiania się szefa. W swoim skromnym pokoju na pierwszym piętrze naszej komendy major do latek od wczesnych godzin porannych przesłuchuje taśmy i podejrzanych, czyta meldunki informatorów, organizuje sieć inwigilacji i podsłuchów. Udziela instrukcji, niezmordowany w pracy dla dobra socjalistycznej ojczyzny. Jeśli chodzi o metodę przesłuchań, był zwolennikiem oddziaływania psychicznego przede wszystkim. Stworzenie sytuacji oznaczenia niepewności, osamotnienia. Trzeba pozbawić wroga powiązań ze światem zewnętrznym, zniszczyć jego wolę oporu, powtarzał często podczas szkolenia. Niech straci nadzieję. Taką metodę stosował wobec Danusi Talarek porucznik Gawenda, funkcjonariusz w ciemnych okularach. Chciał znać odpowiedzi na dwa pytania: kto was namówił i za ile? Ponieważ uczniowie sami napisali tekst, a Komitet Wolnej Młodzieży Polskiej był organizacją wymyśloną przez Krzysia Biedronkę, Danusia Talarek odpowiedziała zgodnie z prawdą. Sami ułożyliśmy. Za darmo. Podobne pytania i podobne odpowiedzi powtarzały się bez końca. Porucznik gawenda nie był zadowolony. Wiemy o tobie wszystko, mówił przecierając szkła ciemnych okularów chusteczką. Nie ma co wijać w bawełnę. W stanie upojenia alkoholowego trafiłaś do zakładu wytrzeźwień, gdzie zachowywałaś się wyzywająco, bijąc i obrzucając wyzwiskami pracowników. Było tak? Przeciwnie. Proszę pana, protestowała talarkówna. To oni mnie wyzywali i bili. Słuchaj, mała. Porozmawiajmy poważnie. Zagrajmy w otwarte karty. Powiesz nam, kto was zwerbował. My ci pomożemy przy maturze, a potem na studiach. Zgoda? Nikt z kolegów nie dowie się. To jasne. Danusia nie wiedziała, co odpowiedzieć. Ze zdenerwowania miała nudności. Od czasu do czasu do pokoju wchodził major dolatek. Zjawiał się niespodziewanie. Stawał przy dziewczynie, kładąc kościstą rękę na jej ramieniu i mówił. No, Danusia, jeszcze ciebie tu trzymają. Po co ukrywać fakty? Mów prawdę, tylko prawdę. Był życzliwy, zupełne przeciwieństwo tego młodego. Panie majorze, ja naprawdę nie kłamię. My sami napisaliśmy ulotki. Twój upór napawa mnie trosko. Uśmiechał się major. Głęboko trosko, dziecko. Opuszczał pokój przesłuchań. Danusia płakała. Potem wezwany funkcjonariusz odprowadzał przesłuchiwaną do celi, zamykał. Po chwili drzwi otwierały się ponownie. Talarek na przesłuchanie. Schody. Pokój, w którym urzędował porucznik gawenda w ciemnych okularach. Światło żarówki błyskało w szkłach, kiedy zapadła noc, i ostre słowa porucznika. Prędzej, głupia, przestań beczeć, przyznaj się bez bicia, kto i za ile? My sami, my sami, powtarzała Danusia, drobna, w białej bluzeczce, zmiętej i poplamionej łzami. Siedziała na krześle, zapłakana. Podobny przebieg miały przesłuchania pozostałych autorów ulotek. Po bezskutecznych próbach uzyskania wyjaśnień metodami nacisku psychicznego, najbardziej opornych poddano środkom przymusu fizycznego. Powąchaj, jak pachnie władza ludowa! krzyczał do krzysia biedronki starszy sierżant, sztabowy smolarek, rudy funkcjonariusz o bladych oczach i rękach porośniętych czerwonymi włosami. Orangutan. Mógł pomyśleć Krzyś. Widział te owłosione ręce, blade oczy i białą pałkę. Sierżant Smolarek podsuwał pałkę pod nos Krzysia, a następnie odpychał głowę chłopca krzycząc. Powąchaj, jak pachnie władza ludowa. Krzyś schował okulary do kieszeni. Mrugał powiekami. Cofał się i zasłaniał ramieniem. Czuł zapach gumy, potu funkcjonariusza, widział owłosione ręce. Kiedy po raz pierwszy Smolarek uderzył go w głowę, krzyknął piskliwym głosem. Nie macie prawa nazbić. Smolarek tylko zaśmiał się. Tak mijała noc. Rano wyszły na jaw nowe okoliczności. Dowieziono bogumiła kwiatka alias Las Vegas, podejrzanego o napisanie i kolportowanie wrogiej odezwy. Major Dolatek kilkakrotnie przeczytał tekst szkalujący pracowników Państwowego Zakładu Wytrzeźwień. Zbieżność dwóch akcji, tej zdemaskowanej na terenie gimnazjum oraz tej wykrytej dzięki czujności jednego z pracowników zakładu przy ulicy Prusa, wydawała się nieprzypadkowa. Major osobiście zaczął przesłuchiwać dowiezionego. Co wiecie o akcji w gimnazjum Marii Konopnickiej? Padło pierwsze pytanie. Las Vegas był zaskoczony. Może udawał? Jednocześnie porucznik Gawenda pytał Biedronkę. Co wiesz o Bogumile, kwiatku? Kto to jest Las Vegas? Krześ nie wiedział, co odpowiadać. Kontynuowano oddziaływania fizyczne. Mijały godziny. Przesłuchiwani suporem trzymali się własnych wersji. Może mówię o prawdę. Zaczął zastanawiać się major. Wezwał oficerów śledczych do gabinetu. Podobno około 15.00 porucznik Gawenda podsunął Danusi druk z krótkim oświadczeniem: Zobowiązuje się do przekazywania wiadomości na temat wszelkich nielegalnych akcji, wypowiedzi godzących w ustrój i władzę, rozpowszechniania wrogich książek i tym podobnych działań osób, które znam, przeczytała Danusia. Podpisz, powiedział porucznik. Zostaniesz zwolniona i zapomnimy o tych ulotkach. Danusia wzbraniała się. Nigdy na nikogo nie skarżyłam. Podpisz, podpisz. Chcesz siedzieć za ulotki? Major Dolatek wszedł do pokoju i stanął za krzesłem. Spotkać się czasem na kawce. To wszystko. Popatrz, Danka, jaki przystojny kolega porucznik. No, podpisz. Rodzice tam już czekają. I zapłakana Danusia podpisała pierwsza. Tak, przynajmniej twierdzili uczniowie, którym pokazano później deklarację z podpisem Talarkówny. Danusia kategorycznie zaprzeczyła. Czy inni podpisali? Funkcjonariusze nagle złagodnili podobno, godzili się na różne poprawki w deklaracjach. Krzyś Biedronka nie chciał podpisać do końca. Żaden cerograf, żadna współpraca, śmiał się major dolatek słuchając wypowiedzi chłopca. Czasem was poprosimy na króciutko rozmowę. To wszystko, kolego Biedronka. No, podpisz, podpisz. Już osiemnasta. O dziewiętnastej krzyś został zwolniony. Kiedy wyszedł na ulicę Bieruta, wydało mu się, że miasto wygląda inaczej. Ludzie byli jacyś inni. Opowiadał później, domy, drzewa, nawet powietrze miało inny smak. Ojciec czekał na Krzysia przed bramą komendy. W sprawie Bogumiła Kwiatka, przesłuchanie, połączone z oddziaływaniem fizycznym, trwało nadal. Rozdział dziesiąty Ajentka Zofia Mamulowa stwierdza niedobór kasowy. Towarzyszka życia komendanta naszej jemo, pułkownika magistra Mamuli, obywatelka Zofia Mamulowa, od wczesnych godzin porannych przebywała na stanowisku pracy w restauracji drugiej kategorii Zamkowa, w którym to zakładzie pełniła funkcję ajentki na podstawie umowy zawartej z tutejszym wydziałem usług i handlu głowę pułkownikowej, na której piętrzyły się jasne loki misternie ułożone przez pracownicę zakładu fryzjerskiego nr 3, zaprzątała sprawa rozliczenia z Komitetem Miejskim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Chodziło o poczęstunek zamówiony z okazji zakończenia dwutygodniowego kursu dla instruktorów szkolenia ideologicznego, jaki zorganizowano w siedzibie naszej partii. Na podstawie zamówienia dostarczono 2 skrzynki wódki wyborowej, skrzynkę wódki soplica, 12 skrzynek piwa żywiec, 5 skrzynek piwa Radeberger, 10 transporterów oranżady, 3 półmiski jaj na twardo w majonezie, 2 półmiski śledzia po japońsku, 1 półmisek karpia w galarecie, 4 miski sałatki z jarzyn przystrojonej natką pietruszki dwa kilogramy pokrajonego sera salami posypanego pieprzem tureckim oraz trzy półmiski szynki w plastrach i kiełbasy zwyczajnej w kawałkach po pięć dekagramów. Przyjęcie z okazji zakończenia kursu odbyło się przed tygodniem. Zwróconą w dniu wczorajszym fakturę, pokreślono czerwonym mazakiem, nie uznając niektórych spośród wyszczególnionych pozycji. Ponadto zakwestionowano ceny oraz dokonano cięć niezgodnych ze stanem faktycznym, wyraźnie na szkodę ajentki. Winą za powstałą sytuację Zofia Mamulowa obarczała księgową Komitetu Miejskiego naszej partii, niejaką Stefanie Patek, byłą koleżankę z lat szkolnych, znaną ze swej demonstrowanej za plecami Zofii Mamulowej, wrogiej postawy wobec Towarzyszki Życia Pułkownika Mamuli. Udowodnienie błędów oraz złej woli księgowej Patek wymagało opanowania i cierpliwości. Obecnie, aby wyrównać niedobór kasowy w stosunku do rozchodowanej masy towarowej, jak powiedziała do kelnerek kierowniczka zakładu, należało podjąć doraźne kroki w celu wyrównania deficytu poprzez rozcieńczenie kilku litrów wódki stołowej, zwyczajnej, sprzedawanej na gramy, niedoważania niektórych asortymentów porcjowanych, jak na przykład kiełbasy zwyczajnej, zaniżenia wymienionej w instrukcji ministra handlu wewnętrznego i usług ilości kawy naturalnej parzonej na szklankę, obcięcia porcji cukru i tym podobnych prostych działań, które stratę miały wyrównać. Zajęta kalkulacjami Zofia Mamulowa przebywała w pomieszczeniu administracyjnym za bufetem, od czasu do czasu wzywając kelnerki, jadzie i krysie oraz kucharkę kominiarczyk. W dniu dzisiejszym majętka opuściła pokój służbowy i stanęła w drzwiach sali konsumpcyjnej około południa. Pojawienie się Zofii Mamulowej wywoływało zwykle szmer na sali. Obecni półgłosem wymieniali uwagi na temat wielkości tak zwanej dolnej części ciała Ajętki, wyjątkowych rozmiarów. Teraz przywitała ją cisza. Sala była pusta. Przy stoliku w kącie siedział jeden konsument spożywając sałatkę w majonezie oraz szklankę kawy czarnej parzonej, która zawierała zapewne niezgodną z instrukcją ministra handlu wewnętrznego i usług ilość deficytowej używki. Kochane moje, zwróciła się Zofia Mamulowa do dwóch kelnerek siedzących przy służbowym stoliku obok bufetu z oszkloną gablotą. Co się tu dzieje? Nie wiemy, pani kierowniczko. Odpowiedziały zgodnie z prawdą kelnerki Jadzia i Kresia zajęte rozmową i paleniem papierosów Carmen. Napoczęta paczka leżała obok tabliczki z napisem stolik służbowy. Chwileczkę, która godzina, zadała kolejne pytanie pani Zofia. Obie kelnerki wyjaśniły, że minęła właśnie godzina dwunasta, o czym świadczył płynący z radio odbiornika hejnał z Wieży Mariackiej po czym ponownie usiłowały powrócić do palenia i rozmowy na tematy niezależne. Zofia Mamulowa nie pozwoliła na to. Zdenerwowana, kołysząc ogromnym siedzeniem, rozpoczęła obchód pustej sali głośno komentując fakt powszechnej, można by powiedzieć totalnej, absencji. Czyste serwety oraz krzesełka przesunięte do krawędzi stolików świadczyły, że od rana zakład stał pusty. Było to zjawisko tak niezwykłe, że Zofia Mamulowa sprawdziła, czy drzwi wejściowe przypadkiem nie są zamknięte na klucz, przeczyła zresztą takiej ewentualności obecność obywatela spożywającego w kącie sałatkę w majonezie. Niepokój ajętki zakładu gastronomicznego zamkowa był w pełni uzasadniony. Zwykle o godzinie 12.00 w południe salę konsumpcyjną zamkowej wypełniał i zaduch. Wszystkie stoliki były zajęte. A ilość butelek piwa, wina i wódki, jakie znajdowały się na stołach, świadczyła o wysokich obrotach i przyczyniała do podniesienia znanej powszechnie statystyki głos, z której wynikało, że ilość litrów stuprocentowego spirytusu etylowego na głowę jednego obywatela w naszym kraju jest najwyższa na świecie. Co się dzieje? — Moje kochane — powtórzyła bezradnie Zofia Mamulowa, zajmując pozycję za obitym blachą bufetem i stając się pozornie wiotką kobietą sułpiętą wysoko fryzurą z jasnych loków. — Przecież jest piwo. — Proszę pana — zwróciła się do spożywającego sałatkę obywatela — może piwko podać? Obywatel z konta zamamrotał niezrozumiale i jakby trwożliwie obejrzał się przez ramię. Za szybą restauracji zamkowa, przesłoniętej muślinową firanką, przechodzili obywatele śpieszący w rozmaite strony, przejeżdżały pojazdy mechaniczne. Z radioodbiornika płynął hejnał. Czas biegł naprzód. Chwilami Zofia Mamulowa miała wrażenie, że drzwi wejściowe zaraz się otworzą i wtoczy się tłum znanych dobrze postaci, przepijających tu ostatnie zarobione pieniądze. Tłum który obecnie przyjęłaby z radością serdecznie, nawet osobiście zapraszając do stolików. Całą tę pijaną hałastrę, tych wszystkich kurw i połciów, jak mówiła, urodzonych w niedzielę Obiboków. Nigdzie nie zatrudnionych, nigdzie nie meldowanych, zawsze w stanie wskazującym na spożycie. Tymczasem znudzone kelnerki paliły papierosy karmen kucharka kominiarczyk zaglądała do kuchni. Połyskiwały na półkach napoje oprocentowane, stołowa, myśliwska, jarzębiak, czerwy kordial, śliwowica, gorzka, orzechówka. Skrzynki z piwem wyglądały z bufetu, wino-wino w transporterach po trzydzieści sztuk. Jakby nikomu niepotrzebne. Około trzynastej jajętka poszła do pokoju za bufetem w celu porozumienia się z innymi zakładami gastronomicznymi a przede wszystkim z zaprzyjaźnioną kierowniczką baru Kubanka przy Placu Zwycięstwa. Pani Haneczko powiedziała po wykręceniu odpowiedniego numeru i zgłoszeniu się abonenta, co się tam u Was dzieje? Jest komplet. Z potoku słów, jaki natychmiast popłynął do ucha Zofii Mamulowej, pani Haneczka, ta sama. Która przed kilkoma dniami oddała w ręce sił porządkowych Dyktej Jagodzińskiego, potrafiła mówić bez przecinka, wynikało, że praca w zakładzie gastronomicznym Kubanka napotyka na podobne zakłócenia jak w restauracji zamkowa. Skąd komplet pani Zosiu, Jaki komplet? Od rana pustki. Stoją tu i pikietują jacyś. Po prostu nie wpuszczają ludzi do środka. Co pani mówi, co pani mówi, powtarzała z przejęciem Zofia Mamulowa: Pikietują? Pikietują, pikietują, pani Zosiu po prostu prowokacja. Rozmowę przerwało pojawienie się kelnerki Kresi, wysłanej poprzednio przez zajętkę do miasta. Kresia potwierdziła opinię kierowniczki Kubanki: Wszędzie stoją pikiety: po dwóch, trzech pani kierowniczko. Z tych, którzy tu zawsze siedzą. Zatrzymują bezczelnie ludzi, zawracają od drzwi. Nawet posłyszałam rozmowę, kiedy jeden kolejarz chciał wejść. Drugi go nie wpuścił. Nie pójdziesz, człowieku i koniec. Dwa dni i będzie po krzyku. Jakim krzyku? Zapytała Zofia Mamulowa, odkładając jednocześnie słuchawkę, z której płynął potok słów pani Haneczki. Kresia Krysia nie wiedziała. Dodała jedynie do siebie. Tam stoi ten, co zawsze je szklanki, aż człowiekowi robi się niedobrze. Szklanki, powtórzyła Zofia Mamulowa wykręcając numer komendy. Szklanki? Z pułkownikiem Mamulą, proszę, powiedziała głosem zmienionym. I zaraz zaczęła żalić się przed mężem. Zomuś! Mówiła, tego pieszczotliwego imienia nie należy kojarzyć ze znanymi zmechanizowanymi oddziałami Milicji Obywatelskiej. Było to zdrobnienie imienia Zygmunt, wymyślone przez Zofię Mamulową przed laty, kiedy komendant, wówczas w stopniu porucznika, zaręczył się z obecną ajentką, zomuś, czy wiesz co się dzieje? Element nie dopuszcza konsumentów do zakładu, obroty spadły. Pułkownik Mamula był już poinformowany o akcji elementów pasożytniczych. Odpowiedział krótko. Nie denerwuj się, Zosia. Mamy do czynienia z zakrojoną na szeroką skalę akcją wymierzoną w ład i porządek. Co to znaczy, Zomuś, pytała płaczliwym głosem Zofia Mamulowa, o co im chodzi. Dlaczego zakłócają spokój? Nie wiadomo. Na razie podjęliśmy wstępne kroki w celu przeciwdziałania. Zomuś, zabierzcie tych ludzi z ulicy. Oni tu stoją przed zakładem. Dopuścili jednego konsumenta, który nawet piwa nie zamówił. Pułkownik przerwał połączenie, jak zawsze bez uprzedzenia. Zofia Mamulowa wykrzyknęła jeszcze raz do niej słuchawki. Zomuś, ja mam niedobór w kasie. Niepokój Zofii Mamulowej był uzasadniony. Jakkolwiek niedobór wystąpił na skutek działania księgowej z KM naszej partii, okoliczności uniemożliwiające szybkie pokrycie wspomnianego niedoboru były spowodowane akcją elementów pasożytniczych. Zofia Mamulowa wyszła z lokalu i zbliżyła się do mężczyzn stojących na ulicy Bieruta, kilka kroków od wejścia do restauracji. Rozejść się, zawołała. Co tu robicie? Zaaresztują was. Właśnie rozmawiałam z mężem. Bez słowa, nie wdając się w rozmowę z ajentką, wspomniana grupa, w której wyróżniał się obywatel w zielonym swetrze golfie, wycofała się do pobliskiej bramy. W przypływie zrozumiałego oburzenia ajentka podniosła gaść rozsypanego obok okienka do piwnicy miału węglowego i cisnęła za oddalającą się grupą. wynocha krzyknęła piskliwym głosem Tymczasem siły porządkowe istotnie podjęły wstępne kroki, jak powiedział pułkownik, celem przeciwdziałania. Patrole zatrzymały prowokatorów utrudniających dostęp do zakładów gastronomicznych i sklepów monopolowych. Zatrzymanych poddano przesłuchaniom. Trzeba powiedzieć, że przed siłami porządkowymi od początku piętrzyły się trudności. Zatrzymani nie chcieli zeznawać, ci z ulicy uciekali do bram i na podwórka. Na murach porozklejano odezwę manifest. Wypisywano wrogie hasła przechowalnia dla czerwonych, inicjały ap z wykrzyknikiem. Nadchodziły sygnały o innych wybrykach. Zofia Mamulowa powróciła do obliczeń matematycznych. Niedobór kasowy, w stosunku do rozchodowanej masy towarowej, jak mówiła, wynosił pięć tysięcy. Nie można było przeciwdziałać. A przecież wydatki to była studnia bez dna. Skąd ja mu nastarczę pieniędzy, mogła myśleć o mężu. Pułkownik budował dwa domy, jeden na terenie ośrodka nad rzeką Słonką, drugi na działce szwagra w Gorcach. Wprawdzie koszty remontu mieszkania przy Marcelegon Wodki oraz przebudowy willi, z której przed tygodniem wysiedlono do bloków pięć rodzin, pokrywał resort, ale co na przykład z wozami na nazwiska kuzynki i szwagra, z kurzą farmą? Z wyjazdem Pawełka do Nepalu? Zomuś może sobie ręce urobić po łokcie, wszystkich więźniów zagonić do pracy. Jak ja nie nastarczę pieniędzy, to nic z tego nie będziemy mieli. Weszła kelnerka Jadzia. Pani kierowniczko, jest nowy konsument. Co zamówił? Jajko na majonezie i herbatę. Wyjdź krzyknęła pani Zofia. Chyba widzisz? Że liczę. Drobną dłonią uderzyła w blat biurka, aż podskoczyła szklanka z czarną kawą. Ilość deficytowej używki była w tym wypadku zgodna z normą przewidzianą w instrukcji ministra handlu wewnętrznego i usług.